Chciałem o to zapytać. U mnie w porządku, a ty i May dajecie radę? Jest ciężko, ale ludzie potrzebują pomocy. A ja nie zamierzam bezczynnie czekać, aż ktoś wszystko naprawi. Dobrze cię rozumiem. Tylko pamiętaj o ochronie. Maska i rękawiczki. I rób sobie przerwę. To samo tyczy się May. Wierz mi, nikt nie zmusi tej kobiety, żeby odpoczęła. Ale się postaram. Dzięki, May. Pozdrów May i uważaj na siebie. Co tam? Jest zbiornik, ale nie ma śladu Skorpiona. Lepiej przyjrzę się bliżej. Właściwie chciałem powiedzieć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się 9, a wy oglądacie odcinek już Spidermana, który już jest. W momencie sprawdzam sobie. Hej MJ, co tam? Wszystko gra? Wszystko okej. Przeczesuję archiwum Oscorp. Wiem, że to odczepy, ale pamiętasz, jak pojechaliśmy z Harem na Staten Island? Żeby znaleźć najlepszą pizzę w mieście? Jasne. 10-godzinna odyseja za spaloną grzanką z zimnym serem. Jak mógłbym zapomnieć? Grzebanie w starych papierach przypomniało mi o tym dniu. Harry był taki podekscytowany podróżą promem. Wtedy wszystko było dużo prostsze. Nie mieliśmy pracy. Nie musieliśmy walczyć z superłotrami. Mogliśmy poświęcić cały dzień na szukanie kiepskiej pizzy. Teraz boję się, że jak utnę sobie drzemkę, świat się zawali. Tak, to dorosłe życie jest ciężkie. Ale to wszystko po to, żeby dzisiejsze dzieciaki mogły przeżywać własne przygody na Staten Island. Bezpiecznie. Taki krąg życia. Krąg kiepskiej pizzy. Masz rację. Od razu mi lepiej. Dzięki, Pete. To już jest, jak chciałem powiedzieć, ale Mary the Jane przetrwała, że to jest odcinek już 23. Więc wierzymy, tego miałem... Nie powiedziałem tego w poprzednim odcinku to był odcinek z Uncharted. Po prostu nie mogłem wtedy, bo mnie właśnie bolało gardło. A po drugie mikrofon mi się zepsuł. Dlatego przez kilkanaście dni nie nagrywałem odcinków. Teraz powracam do serii, nagrywajmy z różnych serii i po prostu wracamy do gry. Nieważne, grajmy. Gdzie bym był, gdybym był najemnikiem przebranym za Skorpiona? Uważaj, za tobą! Za tobą! Chętnie bym już to skończył, jednak Octavius płaci, a on chce cię torturować. Co pochwala. Cholera! Co on mi strzyknął? Jad. To jakaś toksyna. Wow! Co to? Czy to może trucizny? Jak to? To nie jest prawda. To pewnie trucizna. Ale nie mogę ryzykować. Muszę się dostać wyżej i sprawdzić, co dokładnie mi wstrzyknął. No, akurat ja bym też to sprawdził. Najszybciej. Dobra, tu przez chwilę będę bezpieczny. Muszę zbadać tę neurotoksynę, żeby stworzyć odtrutkę. Analiza. Skorpion podrasował swój jad. Coś tu trzeba wyczyścić. Hmm.
jedno mamy. Teraz drugie. Za grube. To na pewno jedno będzie. Jakby to tutaj zrobić? Cztery paski. Dwa zniknęły i dwa się pojawiają. Nie, to nie te paski. Nie, to jest coś skomplikowane. A, takie buty, dobra. Tu jest po jednym, tu jest po dwa, no i git. Znaleziono substancję, mamy to. Lekko mi to zajęło, nie strzelałem. Halucynogenna neurotoksyna. Mój mózg będzie tworzył koszmary, a ciało w nie uwierzy. To nie. Muszę się pośpieszyć z tą odtrutką. Muszę zdobyć najpierw naturalny steryt. Najlepiej sprawdzi się ekstrakt z rośliny Eklipta Alba. Niedaleko jest szklarnia ISU. Obym trafił w sezon. Powinna być w szklarni. Tam jest! No koszmar się robi w sterowie. Słyszycie to dobrze. Gdzie ona jest? To jest prawdziwe? Czy mi się przywidziało? Może jedno i drugie! Doktorze? Halucynacje po prostu przybierają na sile. Dasz sobie radę. Doktorze? Brzmi pan... Jak brzmiałem, zanim interfejs neuronowy wpłynął na mój mózg? Te obsesje zawsze we mnie były, ale dopiero interfejs pozwolił mi je zaakceptować. Odwrócę to. Pomogę panu. Jakoś to zrobię. Zawsze gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za sprawy beznadziejne. Nawet nie wiesz, ile razy twój nieskończony optymizm pomógł mi przetrwać, gdy sprawy wyglądały niewesoło. Będę szczerze Przepraszam, doktorze. Przepraszam. Sam. Zaczynam się zastanawiać, jakie masz priorytety. Skoro byłem dla ciebie tak ważny, dlaczego pozwoliłeś mi się zniszczyć? Pomogę panu! To sieć neuronowa oddziałuje na pański mózg! A sama się... Jest Eklipta Alba! Koszmary widzę razem, nie jestem realny. Zdaję trochę czasu, ale potrzebna jest surowica, żeby sporządzić skuteczną odtrutkę. W jednej ze stacji badawczych Harego wytwarzano syntetyczną atropinę. Muszę się tam dostać. Co? Olbrzymie ogony skorpionów. Czego mógł się spodziewać? Dzięki mózgu. Ja się czuję szpająco. Ogarnia ci dzika panika. Skorpion? Skąd masz ten numer? Zawsze zadajesz najmniej ciekawe pytania. Nie chodzi o to, skąd mam numer, ale czy w ogóle dzwonię. Może ten rozpaczliwy krzyk twojego umierającego mózgu. Prawdziwy?
prawdziwy czy nie. Jak dojdę do siebie, dorwę cię, Mac. Mac? Myślę, że gargam się mojego słowa. Baw się dobrze, koniąc białe myszki. Jest stacja badawcza. Patrz, jest i atropina. No i kurde, znowu to się zaczyna. Kolejny koszmar. Atropina zniknęła. Tylko nie to. To samo? Bez jaj, to już było. O nie, ten test jest z innego. Spóźniłeś się, tak jak za późno ruszyłeś mi na pomoc. Nie jesteś doktorem! Ależ jestem! Tym, którego społeczeństwo postanowiło odrzucić. Tym, którego w sobie dławiłem. Ale ty pomogłeś mi zerwać ten łańcuch! Przepraszam! Znajdę sposób, żeby panu pomóc. O rzesz, co jest? Co się stało? Zginąłem? Po raz pierwszy mi coś takie, znaczy nie, to... Któryś raz mi się ginie, ale... Przepraszam! Znajdę sposób, żeby panu pomóc. Przyrzekam! Przestań się okłamywać! Nigdy nikomu... Nie! Do góry! Kurczę... To jest trudniejsze niż myślałem. Niech pan nie ucieka! Proszę! Niczego od ciebie nie chcę! Jesteś zerem w życiu... Już mówiłeś coś! Ej! Co jest? Nie może za każdym razem robić tego samego. To jest śmieszne. Jesteś zerem. W życiu, w miłości, w karierze. Przynosisz tylko cierpienie! Nie, przestań! Nie zostawię cię tak! Proszę, porozmawiaj ze mną! Mogę ci pomóc! Żebyś próbował mnie ograniczać, jak wszyscy inni? Stłamsić mnie? Nie! Mój geniusz potrzebuje wolności, by rozbłysnąć. Widziałem cię, Peter. Robiłeś notatki, kradłeś moje pomysły, jak nędzny szczur. Myślisz, że przyjaciela. Jestem twoim przyjacielem! Jest! Atropina! Będzie jeszcze jeden koszmar ze skorpionami, jeśli się nie mylę. Mam atropinę. Teraz trzeba tylko sporządzić odtrutkę. Chyba muszę wrócić do laboratorium. Wciąż z nami! Już prawie wyleczony. Wybacz, że psuję ci plany. O, moje oczu, nie bać się. Przed tobą mnóstwo niespodzianek. Wkrótce znów się zobaczymy. Masz to jak w banku. Od razu. Nie obraź się, Garagan, ale żyj. Udało się jakoś, ale mam coraz mniej czasu. Muszę sporządzić odtrutkę. Wreszcie, prawdziwe laboratorium. Nie no, znowu? No wiedziałem, że to się stanie. Ale stop! Jesteś teraz w moim królestwie! Jesteś taki jak Osborn! Żerujesz na moim geniuszu! To wszystko twoja wina! Wiedziałem, że ze mnie kpisz! Wszyscy kpiliście! Myślałeś, że zapomniałem o tobie? Skorp, teraz mam szansę! Kolejna halucynacja. Przynajmniej ten miał wrażliwą szczękę.
to jest? Nie będzie tak łatwo. Właśnie, że tak! Teraz wiem, że to trucizna, która ma mnie rozproszyć. Dawaj! Jeden z głowy! Jesteś zelny! Nigdy nie będziesz nikim innym! Mam go! Gdzie jest to? Skarbę. Nieźle! Jeszcze tylko kilku! Kolejne głowy! Jeszcze jeden? Jeszcze jeden! Mam nadzieję, że to już koniec. Ledwie staję na nogach. Jest sprzęt, którego mi potrzeba. Wreszcie! Mam już... Chyba się udało. Gdzie jest mój kostium? Chyba za daleko posunąłem się z tym odkażaniem. Chyba lepiej się ubiorę. Tak lepiej. Zapomnijmy, że to miało miejsce. To już kiedyś patrzyliśmy. Nie muszę tego pokazywać. Ale coś sprawdzić. Czy jakieś nowe wyszły. Dobra, to mamy skończone. Mam stąd tyle świetnych wspomnień, ale wszystko stracone. Doktor to najmądrzejszy człowiek, jakiego znam, a teraz może też najniebezpieczniejszy. A, tu też jest ukończone wszystko. Po prostu wszystko kończyłem wcześniej. No chodźmy dalej z fabułą, bo mam około 80% fabuły zrobionej za siebie. Więc czas na kolejną wtedy tak to fabułę z kolejnymi odcinkami. Wciąż jestem zamulony. Muszę wypocić resztki tej trucizny, zanim zajmę się kolejnymi łotrami. Dobry moment na patrol. Wzywam agentów stacjonujących w Tenderloin. Co u was? Punkt obserwacyjny działa. Szukamy głównego celu. Cześć. Mogę ci zadać dość... Koniec radosnych przejażdżek kradzionymi pojazdami. Oby tak dalej. Hej, G!
geniusze! Pewnie bym was nie znalazł, gdybyście nie zaczęli siać zamętu! Udać się do Chelsea, już! Ochyda! MJ, cześć. Mogę ci zadać dość kłopotliwe pytanie etyczne? Można skreślić przyjaciela. Och, Peter. Myślisz o Otto? To takie oczywiste. Tak, ale też zrozumiałe. Rany. Wielkoduszna część mnie pragnie powiedzieć nigdy. Prawdziwi przyjaciele trwają przy sobie, nawet gdy jeden z nich upada. Ale to, co zrobił Otto, sama nie wiem. Musisz się zastanowić, czy Otto Octavius, którego znałeś, nadal tam jest. I czy w ogóle kiedyś był. Tak. Tak. Dzięki, MJ. Muszę sobie przemyśleć parę spraw. Dzwoń, kiedy chcesz. Jestem przy tobie. Spróbuj tego! Nie odpuszczać! Dorwał Kifa! Okej, muszę się zająć Skorpionem, ale od czasu pożarowy widziałem się z ciocią May. Chyba wpadnę na moment do Fist. Opowiedzcie miejscowym dzieciakom, jak się teraz czujecie, to może nigdy nie zbłądzą. Spoko! Przecież w tym mieście nie ma nic innego do roboty! Przegrali ze mną, ale pewnie mają dobre pakiety medyczne. Ci goście są jak chipsy. Nie da się poprzestać na jednym. Byłem na waszej stronie, ale nie widziałem ani słowa o pogarszaniu sytuacji kryzysowych. Uwaga, agenci Brooke Vale, tu centrala, co u was? Centrala, mamy tu pogwałcenie ustawy 237 stanu wojennego. Zamknęliśmy nielegalne zgromadzenie obywateli. Co mamy robić? Nikt bezkarnie nie będzie nękał cywilów na mojej warcie. Pora na zamkę. Dajcie spokój! Wszędzie roi się od demonów i zbiegów, a wy zamykacie protestujących! Aresztujecie! Co się dzieje z tym miastem? Ludzie przebrani ze sobą. To przez takich jak wy najemnicy cieszą się złą sławą.
wiecie, że sami to na siebie sprowadziliście? Nagrywa się nadal. Próbowałem się trochę odtrysować. Tu Centrala Sable. Szefowa prosi o meldunek na temat posterunku w Chelsea. Przyjąłem Centrala, gdy transportem Foxtrot. Nie widać Spidermana. Spiderman lata i teraz śmieje. O kurde, dobra, zaraz. Agenci Sable, którzy mieli nas chronić, zachowują się bardziej jak okupant. Posłuchajmy, co ma do powiedzenia nasz rozmówca. Proszę! Nie dali mi wejść do budynku, że niby jakaś kwarantanna. Dobrze, mówię, pójście mnie, to tam zostanę. Wyjęli broń, przepędzili mnie jak jakiegoś zbira. Nie mam dokąd pójść! Mój drogi, bardzo zaniepokoiła mnie twoja historia. Obiecuję, że przedłożę temat odpowiednim władzom. Stan wyjątkowy nie może oznaczać zawieszenia praw człowieka. Wybrani przez ciebie politycy mogą nie chcieć walczyć o twoje dobro, ale... Czyj Jonathan chętnie to zrobi? No jak słyszeliście, John Jameson znowu się... wtrąca nie swoje sprawy. Rzucane obiekty zadają obrażenia wszystkim bliskim przeciwnikom. To zostały tylko 2 punkty. Ale ja się najpierw zajmę jeszcze nim. Atakujecie mnie, bo chcecie się wykpić niepoczytalnością, czy jak? Dzieciakom, jak się teraz czujecie, to może nigdy nie zbłądzą. Przepraszam, ale muszę gadżety sobie zmienić. To jest wszystko na 100. Teraz wszystko mam na 100%. Jeśli chodzi o to, to lećmy. Przebieramy się z powrotem w Petera Parkera. Przepraszam, tak dużo gadam, że muszę się napić wody. Tutaj, zanim Miles wróci, możemy chociaż dopilnować, żeby nikt nie był głodny. Och, Peter, dobrze cię widzieć. Jak się czujesz, dobrze? Ja dobrze, a jak ty się trzymasz? Dobrze, choć jest ciężko. O, pozwól, że... Spokojnie. Nic mi nie jest. Czy to nie ty mi radziłaś, żebym pogodził się z faktem, że jestem tylko człowiekiem jak wszyscy? Ty i Ben. Zawsze obracaliście moje słowa przeciw mnie. Mam się świetnie, Peter. Jestem tylko zmęczona. Gdzie Miles? Nie możecie pomóc? Ależ pomaga.
Odbiera artykuły medyczne z ośrodka pomocy. Antybiotyki znikają w mgnieniu oka. Dobra. Odpocznij sobie trochę. A ja zorganizuję rozładunek i sprawdzę, co z Milesem, okej? Dobrze. Daj mi chwilę, muszę uleczyć zranioną dumę. Tak. Załam May. No dawaj, Miles, odbierz. Nie każ mi się martwić jeszcze o ciebie. Bo niedługo, chyba za jakieś 2 lata lub za rok, ma wyjść Spider-Man 2. Cicho, cicho. A miało być bez sensacji. Jak mogła to zrobić garstka więźniów? Jakby przeleciał tędy eksplodujący buldożer. Nie mogę wrócić. Fist potrzebują tych leków. Słyszałeś głos, jaki wydała jego głowa, gdy walnął go tenturzy? Jak roba loszybę. Plusk. Wszystko przez jeden głupi udało kawał się o kostiumie tego gościa. Dzieje się. Stary, co to było? Chyba przeskoczę ten mur. W namiocie są pojemniki medyczne. Może pójdzie łatwo. Widziałeś, jak on tutaj wszedł? Gość jest jak zwierzę. Obaj są. Hej, dobrze, że to gaza, jodyna, brak antybiotyków. Wow! Niech to, wykryto mnie. Ja dawno nie się nie skradałem. Bardziej teraz. Są pojemniki medyczne. Może pójdzie łatwo. Widziałeś, jak on tutaj wszedł? Gość jest jak zwierzę. Obaj są. Dobrze, że są po naszej stronie. Ej, wy! Chodźcie tu! Dobra, dobra, ej, już! Jodyna, brak antybiotyków. Szukam dalej. Przesłyszało mi się. Możemy od razu przez nie. Powiedz tylko, gdzie znajdziemy wasze dostawy. Tam też są jakieś zapasy. Muszę jakoś wyminąć tych gości. Nie powiedzieli mi, że to tam. Uwierz mi, nie chcę oglądać, jak ten zaciął. Robi mi się niedobrze. Przyznaj, co wiesz, i przystań. Nie mam pozwolenia, żeby... Dlaczego ci super goście tak się uwzięli na wykończenie ośrodków pomocy? Ktoś do zwolni. Chcą pokazać, że jest słaby, że nie potrafi ochronić miasta. Wow! Boże! Niech to... Są jakieś zapasy. Muszę jakoś wyminąć tych gości. Możemy od razu przestać. Powiedz tylko, gdzie znajdziemy wasze dostawy i harmonogramy. Nie powiedzieli mi tego. Uwierz mi, nie chcę oglądać, jak pędzą ci okłady. Ale robi. Dlaczego ci super goście tak się uwzięli na wykończenie ośrodków pomocy? Coś z Osbornem. Chcą pokazać, że jest słaby, że nie potrafi ochronić miasta. Brzmi jak jakiś melodramat. Nieważne, byle pozwolili nam zatrzymać wszystkie zapasy, jakie będzie. No jasne, te cuda będą warte na czarnym rynku fortuny. Wykopujmy się przez to dalej. Ludzie Sable zdradzili, gdzie są magazyny? Kolejny namiot z zapasami. Może tym razem. Trochę apteczek, zero antybiotyków. Muszą gdzieś tu być. Chyba chcą się podzielić zapasami. O rany, pewnie spróbują nas orsznąć. Ej, tylko nie zabierajcie, co nie wasze. Człowieku, wyluzuj. Każdy dostanie swoje, nikt nie chce ci nic zabrać. Będę dalej od snajpera. Snajperze, nie zawstydzaj mnie. Luz, proszę. Słyszałem to!
Wydawało mi się. Słyszałem to! Słyszałem to! Wow! Co ja wdepłem? Że ich odwróciłem ich chłopakę. Chyba chcą się podzielić za bazę. Dalej od snajpera. Kurwa, pewnie spróbują nas orszą. Każdy dostanie swoje. Dobra, jedź. Więcej zapasów. Dalej, skrzynio, nie zawiedź mnie. To jest to? Dwa razy zmarłem. Sycylina. Bingo. O, no kurde. Wiedziałem, rajno. To rajno, kurde. Znalazłem eksplodujący buldożer. Teraz tylko ostatni harmonogramy. Już! Ja skazał! Panowie, przepraszam. Mój wspólnik jest nieelegancki. Nie zna się na subtelnej sztuce perswazji. Nie chciałem tego widzieć. O kurde. Co to było? Sprawdź. Już. Chyba mnie nie widział. Pora się zmywać. Ten tunel! Może ucieknę tędy! Wyłaź, kruszyno! Muszę odwrócić jego uwagę! A jak się za... Teraz bawimy się światłami? Póki reszuję ci buźkę! Wyłaź! Obiecuję, że cię nie zmiażdżę! Żebym to tylko nie zobaczył! Spadać. Jestem coraz bliżej.
kurde! Okej. Muszę stąd spadać. Przestań się chować! Ej! Może jak tam wejdę, będę bezpieczny. Jak się znajdę, zrobię z ciebie o, tam, ten kontener. To moje wyjście. Nie ukryjesz się przede mną! To on musi otworzyć mi drogę. Wyłaź już! Raz! Aż kurde, szybko. Bawisz się w ciuciu babuszkę! Nienawidzę ciuciu babuszki! Na nasze szczęście. Masturowice, na szczęście. Muszę powiedzieć May, że je mam. Zostawcie mnie! Dawaj portfel! Pomocy! Hej, zostaw go! Duży błąd, młody. Nie możesz tak traktować ludzi! Że jak? Tak? Chłopak Dobra. Biodra równo. Co on kurna gada? Jeszcze chwila i nic już nie powie. Wow. Chcesz w papę? Dobra, wyluzuj. Miles umie się bronić dzięki Spidermanowi. Chcesz w papę? Muszę popracować nad odzewkami. No to prawda. Tak jak Peter. Cztery jeszcze doświadczone. Miles? Nareszcie się dodzwoniłem. Wszystko okej? Okay? Hej, więc... Tylko nie świruj. Mam ci co nieco do opowiedzenia. Gdybym kilkanaście razy zginął, to przez moją głupotę. Bo w skradankach nie jestem aż tak dobry. Znaczy, dawno nie grałem w skradanki. Też. Świetna robota, Miles. Trzymaj się Fist. Jeśli więźniów przyciśnie, mogą napaść na ośrodek. Nie musisz mi mówić. Dam ci znać, jeśli znowu coś się wydarzy. Super. Dzięki, Miles. Yuri. Przejrzałem plany Rhino. Atakuje ośrodki pomocy Oscorp. Chyba wiem, który teraz zaatakuje. W pobliżu centrum w Harlemie może nastąpić trzęsienie ziemi lub gonitwa byków. Brzmi jak Rhino. Już tam lecę. Trzymasz się jakoś? Spadam, ale się trzymam. Poradzimy sobie. Nie trać wiary. Komisja. O Rhino. No i jesteśmy. Wziąłbyś się za kogoś większego od siebie, Rhino! Nie ma nikogo większego ode mnie, Paul. A może wolałbyś spokojnie porozmawiać? Co to za praca zespołowa? Zawsze działałeś sam. Cel uświęca środki, Pałuk! Życie to splot celów i środków! A jaki cel uświęca te konkretne środki? Wolność! Prawdziwa wolność! Koniec z kostiumem! Koniec z Rhino! Thank you.
lubię ten kostium! Wyróżnia się! Ciesz się, Paul! Bez kostiumu nie będę ci sprawiał tyle kłopotu. A co z naszymi inspirującymi koteczkami słowymi? Dobra, Rhino, pora to... Żaden ośmiotonowy dzieciak nie wyręczy prawdziwego mężczyzny. Skończmy to! O, Skorpion, lubię cię, ale wiesz, że nieładnie się wtrącać. Co miałeś zamiar zrobić, gdybym się nie boił? Błagać mu odpuścił? Tak, Gergan, przejrzałeś mnie, taki miałem plan! No, zachowujecie się jak stare małżeństwo! Gergan, co ty wyprawia? Gram w chowanego! Pomóż! Spiknęliście się z Octaviusem! Macie już nazwę? Straszliwa szóstka? Sześciu zwyrodnialców? Jak ci się podoba? Która zamordowała Spidermana i zrobiła kod z jego zwłok! Gargan, proszę, ośmieszać się! Czekasz mu zdejmą kostium! A tobie, Skorpion, co obiecał Octavius? Forse! Gargan nie ma żadnych zasad! Walcz na zasad! Nie da! Spider-Man na głowę! Pieniądze! Ciebie na mnie wyjdzie, Gargan! Dowiesz się, jak ból zadaje ten strój! Może nawet pan! O, no kurde! Spider-Man zginął. Ale to przypadkowo. To wiadomo dlaczego. Po prostu... O, Skorpion, lubię cię, ale wiesz, że nieładnie się wtrącać! Co miałeś zamiar zrobić, gdybym cię nie pojawił? Błagać mu odpuścił! Tak, Gargan, przejrzałeś mnie, taki miałem plan! No, zachowujecie się jak stare małżeństwo! Oh,
Spokojnie, nie starczy dla wszystkich! Tylko nie wiem, kim się na nim zająć. Rhino atakuje z dołu, a Skorpion... O, Skorpion, lubię cię, ale wiesz, że nieładnie się zająć. Co miałeś zamiar zrobić, gdybym się nie pojawił? Błagać mu odpuścił? Gergen, przejrzałeś mnie do dnia. No, zachowujecie się jak stare małżeństwo. A tobie, Skorpion, co obiecał Octavius? Forse, Gergen nie ma żadnych zasad. Walczy dla zysku. Nie tak. Spider-Manowi rozszedł głowę. Pieniądze? Nie wierzę, że trafił mi się taki palant jak ty. O, z przyjemnością to naprawdę. Kurde, ten jad Skorpiona najbardziej mnie denerwuje. O, Skorpion, lubię cię, ale wiesz, że nie łapię się wrzącać. Co miałeś zamiar zrobić, gdybym się nie pojawił? Błagać go opuścił? Tak, Gergen, przejrzałeś mnie, taki miałem plan. No, zachowujecie się jak stare małżeństwo. Rusza się, Gergen! Uważaj, gdzie biegniesz, idioto! Uważaj, gdzie stoisz! A, więc spiknęliście się z Octaviusem! Macie już nazwę? Straszliwa szóstka, sześciu zbrodniarzy! A jak ci się podoba? Szóstka!
która zamordowała Spidermana, zrobiła kosę! To ostry garga! Sam wiodę tego robaka! Możemy na tym poprzestać! Nikomu nie powiem! Mam zostawić cię bez dziury w pakcie? A co to za frajda? Teraz mogę przywalić. No chodź, pałuk! Nauczę cię zadawać prawdziwe! Teraz moja kolej. Kurde, powaliłem ich? Za którymś razem. Wiesz, co zrobi Octavius, jeśli dowie się, że zawiodłeś? Ja zawiodłem? Tak, dziwolągu! Może trochę czasu w odosobnieniu nauczy was dobrych manier. Ja marłem 3 razy, nie 4. I dopiero teraz. Dobra, Juri, 4 z głowy. Zostali Octavius i Lee. Coś mi mówi, że z nimi nie będzie tak lekko. Mamy też inny problem. Oddech diabła zbiera coraz większe żniwo, a Oskot milczy na temat surowicy. Chyba zwęszyli w tej tragedii interes życia. W przypadku naszego burmistrza wszystko jest możliwe. Nie zajmuj się oddechem diabła, pracuje nad tym ktoś, komu ufam. Hej, Pete. Przejrzałam miejskie, stanowe, a nawet federalne bazy danych. Jeśli to laboratorium istnieje, to nieoficjalnie. Do głowy przychodzą mi jeszcze tylko osobiste pliki Normana. Przeszukałem już jego komputer w biurze. Myślisz o apartamencie? W budynku roi się od ludzi Sable. Jeśli mnie zobaczą, wstrzeleni nie mogą ucierpieć mieszkańcy. Wiem, ale może zdołam się tam zakraść. Wejdę po cichu, znajdę adres i czmychnę. Wezwę cię, jeśli tylko coś pójdzie nie tak. Dobra, to ryzykowne, ale musimy znać tę lokalizację. Zaczekaj, aż będę w pobliżu. Dopiero wtedy ruszamy. Będę czekać. A to zobaczycie akurat w następnym odcinku. Miłego dnia. Zdaje się, że 2009. Pa.